Cześć, witam Was w kolejnym odcinku niedzielnym na makiecie. Takie tam właśnie oto żółto-czarne barwy. Jesteście w stanie pewnie to rozpoznać. To barwy Regio Jet. Ja jak na razie kolekcjonuję tabor tego czeskiego przewoźnika. Tabor taki, co do którego mam przekonanie, że może pojawić się w pociągach w Polsce. Te pociągi w Polsce już się pojawiają na jednej linii. Ja miałem przekonanie, że będzie to szybciej. Już jakieś 3 lata temu mi się wydawało, że już lada moment te pociągi będą, że będę je gdzieś tam fotografował, no ale to tak powoli. Choć są, to jeszcze jedynie na południu naszego kraju, przy połączeniu Przemyśla z Pragą, ale kto wie, czy już niedługo nie będą jeździć przez całą Polskę, przynajmniej południkowo, gdzieś tam od Gdyni na południe. Ale dobra, to z Gdyni na południe. Zobaczmy może te modele, co tam tak naprawdę będzie, to będzie, na to specjalnie wpływu nie mamy. Tu już wyjąłem lokomotywę z tego zestawu, lokomotywy plus 2 wagonów. Mam jeszcze trójwagonowy wagon Roko obok siebie. Zaledwie 5 wagonów. Teraz ja mam taki silniejszy głos, ale to dlatego, że muszę co kawałek robić przerwę, żeby coś tam odkaszlnąć. I to już tym razem nie jest jakieś tam zwykłe odkaszlnięcie, tylko no gdzieś niestety jesień to jesień, gdzieś sobie przeziębiłem zatoki, no i teraz jakieś konsekwencje są. 5 wagonów, 5 z wielu. Mam tych wagonów spokojnie kilkanaście, trochę się tego już nazbierało i to paru producentów, LS Models, Roko, Pico i Acme. No i można byłoby się pokusić o zrobienie drugiego składu, ale nie chcę. Nie chcę się szarpać z tym składem, chcę zrobić coś, co mam nadzieję, że będzie w miarę poprawnie jeździło, to raz. I 2 krótkie, nie za długie, na moją makietę. Nie chodzi, żeby jakiś łamaniec tutaj zawijał się, tylko żeby coś takiego zbliżonego do pociągu RegioJet pojechało. Dlaczego to jest zbliżonego? Ano dlatego, że pomimo posiadania kilkunastu różnych już wagonów, to cały czas mam jakieś niejasne przeświadczenie, że i tak nic z tej grupki konkretnego nie da się zestawić, że to, co rzeczywiście jeździ, to jest poskładane zupełnie inaczej i że niektórych wagonów, które w składach są, ich zwyczajnie nie ma dostępnych w modelu. Czy moje przekonanie jest słuszne, czy nie, to nie jestem w stanie do końca tego zweryfikować. Pamiętam tylko czasami, jak się parę razy zabierałem do analizy gdzieś tam na stronach wagon.web.cz, cóż to ciekawego na przykład wybiera się do Przemyśla, to mi wychodziło nie to, że jednego czy dwóch wagonów brakuje, tylko 5, 6, 7, 8 z pojedynczego składu, więc stwierdziłem, że jeszcze nie i długo, długo może nie uda mi się tego złożyć. Także teraz, analogicznie jak całkiem niedawno robiłem skład kolei czeskich, jakiś hipotetyczny, z zastrzeżeniem, że to wcale nie jest pociąg Silesia. Tak samo teraz robię jakiś skład RegioJet, z zastrzeżeniem, że to nie jest ten RegioJet, który jedzie do Przemyśla. Jakiś tam, który może nawet nie istnieje. Dobra, tyle przedmowy. Jedno pudełko tu, drugie tu. Lokomotywa już na torze. Ja czekam tu ze sprzęgami, z pudełkiem ze sprzęgami do tego, aż uzbroję tutaj te wagony, które są w tym pudełku. No i cóż, postawię na torach i pojedziemy gdzieś w siną dal. Na razie ustawiłem sam zestaw LS Models. Toczy się swobodnie ze sprzęgami. Dobra, to sprzęgnę później. I tu pora na ten zestaw Roko. Olbrzymie pudło, mogłoby być mniejsze. Mogłoby, jak najbardziej to pokazało,
choćby ROKO przy zestawie CD, że można przecież w dużo mniejszym opakowaniu to wszystko zmieścić, no ale jest jak jest. Jeszcze dwa wagony. Sprawdzam, czy się w międzyczasie dobrze kręcą tu zestawy kołowe. Coś jest z tymi wagonami rokowskimi, pasażerskimi, że mają tak miękkie te wózki, że lubią wypaść sobie zestawy kołowe z gniazd osi. Także zawsze warto to sprawdzić, czy na pewno są na swoich miejscach. Jeśli nie sprawdzimy, to dosyć szybko się to okaże na pierwszym zakręcie, na dobrą sprawę. Muszę sobie zrobić miejsce, ale żeby zrobić miejsce, to wypadałoby... Źle ustawiłem model lokomotywy. On tu sobie wyskoczył z torów. Skoro już tu jestem, to... A tu jest taki sprzęg, który wymaga mojej ręcznej ingerencji. On jest tak przygotowany, przygniecione jest oczko, żeby po prostu mocno trzymał. No dobra. Skoro tak, coś tu jeszcze jest nie tak. Czyżby... Coś było nie tak z tym rozjazdem, ale to zaraz zobaczymy po kolejnym dysku. Nie, chyba jest ok. Zrobiłem sobie miejsce na ostatni z wagonów. Ten wstawię i będę mógł przejechać pierwsze kółko. Jeszcze tylko sprawdzę ostatni z wagonów. Wydaje się, że toczy się poprawnie. Wobec tego go ustawię. Co? Nie, coś tu jest nie tak z ostatnim wózkiem. O, proszę bardzo, od razu wyskoczył zestaw kołowy z osi. No to go szybko jakoś tu założymy. Jest. I mam nadzieję, że nie będzie nam żadnych tutaj niespodzianek sprawiał. Jest. Pudełko na bok. I proszę bardzo, przenieśmy pierwsze kółko. No i właśnie pierwszy tu problem. Wagony ROKO, które przecież na śledziach jeździły zawsze bez problemu, powinny jeździć bez problemu. Tu się wózek wykoleił, stoi w poprzek, będę musiał go wkoleić. No i być może uda mi się zrobić pierwsze kółko, być może nie. Być może będzie trzeba objechać całość jakoś na siłę, po to, żeby sprawdzić, co się stało na prostym odcinku torów na łuku. A, znowu się coś wykoleiło, znowu stoi w poprzek. Teraz może się naprostuje. Mam nadzieję, że uda się wciągnąć skład na górę. I muszę obejrzeć, o co chodzi z tamtym wagonem. No, już jest zwarcie. Powleczony wózek na rozjeździe to zwarcie zrobił. Wcale mnie to nie dziwi. No to spróbujmy jeszcze tu podjechać. O, proszę bardzo, elektronika się zbuntowała. A wózek dalszy ciąg się wykoleił. No, takie są właśnie tu historie na sam początek. Mowa o przedostatnim wagonie. No co, no oczywiście ten wózek jest zapadnięty, to widać. Przepraszam, zestaw kołowy, on jest tu zapadnięty. Dobra, ustawiam go. Sprawdzam jeszcze raz, może nie sprawdziłem, może co. Przesunę sobie
ustawię jeszcze raz. No, robimy miejsce. I kolejna próba. Na łukach bez problemu gorzej, że coś mi się gdzieś tam przycina lokomotywa. Wyraźnie, tak jakby traciła gdzieś zasilanie, coś jej tu nie pasuje. Inna sprawa, że jest świeżo do niej założony dekoder, ona nie jest rozjeżdżona. I to też może być jeszcze kwestia taka. Brak tego rozjeżdżenia. Wobec tego chyba będziemy musieli zrobić jedną rzecz. Zostawić skład tutaj i rozjeździć tą lokomotywę. O, nie chce jechać. Zatrzymała się ewidentnie tu gdzieś na rozjeździe. Niech mi ściągnie skład. Dobra, ściągnęła. Zabieram te lokomotywy. Może potrzebuje trochę właśnie tu nawet nie tyle troski, co przegonienia jej zwyczajnie. Wiele producentów w swoich materiałach wyraźnie to zaznacza, że na początek przed regularnym używaniem warto taki model, ja mówię, rozjeździć, ale chodzi o to, żeby on dodał się zwyczajnie, jak to dawniej samochody, żeby te 20 minut, pół godziny pojeździł sobie gdzieś w kółko, wtedy będzie dopiero gotowy do użytku. No to spójrzmy. No właśnie, nawet nie za bardzo nie chcę ruszyć. Ruszę. Jest taki może z lepszym tempem. No i właśnie, zatrzymuje się tam, nie widzę, nie wiadomo czemu. Rusza z powrotem. Zatrzymuje się. No i cóż, nie będę wam tego pokazywał, ale chyba rzeczywiście musi troszeczkę pojeździć. To niech sobie pojeździ. Mam nadzieję, że to pomoże, jakby jakieś tam 5 minut choćby pojeździła, że potem model będzie się zachowywał płynniej na makiecie. Już wydaje się widać lekką poprawę. Chociaż nie, no to już się przycięło, ale gdzieś w niektórych miejscach już jedzie niby bez problemu. Dobra, nie będę wam tego pokazywał. To jest coś, czym teraz może zmienimy kierunek jazdy. Jeszcze tylko jedno kółko w drugą stronę. Przycięcia to wyraźnie widać. Inna sprawa, że trzeba by było może też tu kostką przyjechać. To jest coś, co musi pomóc. Dobra. Nie będę wam już tego pokazywał.
Tak, dojechałem do końca, zwykle to mówię i pora na podziwianie modeli, jakieś malutkie podsumowanie. Modele LS Models, no właśnie, to jest marka sama w sobie, porządnie wykonane, niemalże bez wpadek, mówię niemalże, bo co jakiś czas też się coś tej firmie trafi, że coś tam przekombinuje w sensie wykonawstwa, inaczej w fabryce coś zrobią nie tak. Taki mamy ostatni przypadek z wagonami sypialnymi Gyrlitz, gdzie hamulce magnetyczne na wózkach przyklejono zbyt nisko i modele praktycznie nie były w stanie jeździć na torach. No ale tu też warto poruszyć jedną rzecz, rzecz, którą od lat poruszam, czyli kompromisu takiego, żeby coś, żeby modele mogły jeździć po makietach, a nie tylko ładnie wyglądać. Ja to od dawien dawna postuluję, że okej, wierność odwzorowania wiernością odwzorowania, ale gdzieś trzeba przyjąć kompromis, jeśli to nie są modele statyczne do gablot, tylko mają jeździć, bo makiety mamy różne. Ja to już w szczególności mam tą swoją makietę, taką jaką mam, jaką wiecie, że ona jest z całymi jej niedoskonałościami. Taka jest. Ale akurat w temacie tamtych wagonów Gyrlitz 95 to nawet nie był sygnał ode mnie. Ja pokazując je w unboxingu parę tygodni temu, akurat moje modele ja kupiłem w takim sklepie w Kurzej Nóżce, że tam już w sklepie od razu te elementy zdemontowano, żeby po prostu nie było problemów. Także tu o tym warto powiedzieć. Pierwsze trzy modele, które widzimy na pierwszym planie, to są właśnie LS Models. Dlaczego wspomniałem o innych wagonach, których tu nie widać? Ano dlatego, że to jest uwaga do tego Vectrona, pięknie z detalami i tu gdzieś w tych odcinkach serii unboxing, gdzie prezentowałem modele Vectron, tam zawsze się podniecałem tym, jak one pięknie mają porobione różne detale, ile tych detali jest więcej, jak też przecież w bardzo dobrym Vectronie Rocco, to tu dopiero jak Rocco postawimy od LS Models, to widzimy, ile jeszcze rzeczy można było zrobić lepiej. I tak, one są zrobione lepiej, na przykład to, co już tutaj widać, czyli to w kabinie wielokolorowe elementy. Widzimy dokładnie, kabina oświetlona i to wszystko bardzo dobrze widać. Ale nie tylko. To są również elementy gdzieś tam na podwoziu tej lokomotywy. I tu muszę Wam pokazać, bo niestety gdzieś, jeśli chcemy pojeździć po makiecie, to jest koszt tego. W moim przypadku koszt to są dwa ułamane tu elementy przy hamulce, chyba na tym wózku. Tu się ostał, choć jeden elemencik jakiś drobny się też zgubił, może już wcześniej, nie mam pojęcia kiedy. Zaraz, jeszcze raz ostrość. I tu Wam pokażę. Nie ma tych elementów, które są z tej strony. Zdjąłem je oba z makiety. To było wtedy, jak rozjeżdżałem lokomotywę. Ona gdzieś tam sobie z prędkością bruła. Gdzie to wszystko się pogubiło? Jeden na przykład tu, po przejeździe gdzieś przez rozjazd Pico, albo no, tu przez któreś tutaj elementy zaczepiło się i się wyrwało. I to jest właśnie taka kwestia tej wierności odzerowania. No super, fajnie to wygląda, ale na takie elementy później trzeba uważać. Trzeba jeździć po idealnie płaskim, bo inaczej po prostu takie super odzorowane elementy, jeszlak trafi, one gdzieś na tych rozjazdach pikowskich od razu się obrywają. To nie tylko w tym modelu, a także i w innych modelach koledzy takich lepiej odzorowanych lokomotyw to zgłaszali, na przykład w ostatnim traksie
trzecim firmy Acme, tym w malowaniu Orlen Coltrans, tam też są z pewnymi elementami, z jakimiś wąsami chyba problemy na rozjazdach Pico. No i tak to jest. Najlepiej po prostu, jeśli by na makiecie takiego rozjazdu nie było zabudowanego, albo byłby on idealnie płasko, absolutnie nie na żadnym łagodnym zjeździe, nie tylko ostromym, ale nie na łagodnym, żeby nie było żadnej różnicy w geometrii, to wtedy może by uszło. A tak to niestety Pico jest takie tak zrobione, że tu problemy są. Kolejny problem to może w którejś scenie, widzieliście na filmie. Ja starałem się takie sceny powtarzać i jakoś temu zaradzić, ale obrzeża kół tego modelu też nie za bardzo lubią się z moimi niespolaryzowanymi krzyżownicami w rozjazdach Pico i przy najazdach z niektórych kierunków dochodziło do zwarcia. Na szczęście centralka potrafi sobie z tym radzić. W aplikacji RailBox mam zaznaczone, żeby w przypadku takiego zwarcia nastąpiła ponowna próba włączenia zasilania i działo się to na tyle szybko, że po prostu było tylko jakieś tam szarpnięcie, walnięcie mocniejsze i skład jechał dalej. I tu przechodzimy już do modeli wagonów. Otóż bardzo często narzekałem, że no coś tam się stanie, lokomotywa szarpie, w coś tam uderzy, wagony dostają uderzenie po sprzęgach i coś się rozłącza, skład wylatuje z torów i tak dalej. Tu, pomimo tego, że wiele razy to nastąpiło, to wagony nie wyleciały z torów, ani LS Models, ani Rocco, jechały jak po sznurku, równiusieńko, fajnie, tak jak potrzeba. Obie konstrukcje, i LS Models, i Rocco, są po prostu dobrze przygotowane do jazdy po makietach. Rocco to od dawna, choć akurat tu miałem uwagi, pokazywałem Wam te wózki, zestawy kołowe gdzieś tam wylatujące, z osiami wylatującymi z gniazd, gdzie wszystko jest bardzo delikatne, ale na dobrą sprawę, mimo że jest to delikatne, to gdzieś tam w użyciu dosyć dobrze się to wszystko zachowuje. No dobrze, to chyba już tyle o modelach. Teraz o jeszcze jednym komponencie. Otóż ten Vectron LS Models ma założony dekoder dźwiękowy RailBox. I specjalnie w zasadzie teraz dzięki Antonowi na żywo, niemalże na bieżąco konfigurowałem wyjścia. Nie to, żebym był taki mądry i obtrzaskany tu z logiką tego dekodera, tylko dostawałem wprost gotowe pliki, za które dziękuję, do podstawienia, tak żeby zachowanie tego Vectrona jak najbardziej było tutaj podobne do właściwego, tak, do właściwej lokomotywy. Chodzi o oświetlenie, bo sam schemat dźwiękowy już przez RailBox jest od jakiegoś czasu udostępniony i choć nie sprawdzałem go w Vectronach ani Rocco, ani Pico, to teraz wybrałem ten schemat dźwiękowy do tego Vectrona. Sam dekoder to nowość, czyli wersja MTC 21, to jest nowość właśnie ostatnich tygodni RailBoxa. Schemat dźwiękowy Rocco, no i światła pokonfigurowane, oświetlenie kabiny. Tu to oświetlenie, czerwone światła, osobno załączane, wszystko to fajnie klika się z aplikacji RailBox. Fajnie jest to po prostu wszystko przygotowane. Mamy również światła do jazdy manewrowej. Poczekajcie, tylko muszę wyłączyć te. Dokładnie, tu sobie z tym również poradził dekoder. No, troszeczkę gorzej jest z sygnałem PC2, ale tu nie ma rozdzielonych czerwonych świateł, stąd no, poprawnie nie da się wyświetlić na tym modelu bez ingerencji w elektronikę tego sygnału i gdzieś zostaje nam to jedno czerwone światło, którego być nie powinno. Także gdzieś jest jakiś kompromis, zbliżanie się do tego PC2, ale no, póki producenci tu modeli
nie będą w elektronice przewidywali tego, że ktoś może chcieć osobno zarządzać czerwonym światłem, to poradzić sobie nie poradzimy. Także całkiem fajna sprawa. Dziękuję Antonowi, że udało się te światła poustawiać. Powiem tylko tyle, że nie jest to taka oczywista rzecz. Dlaczego? Dlatego, że żaden w zasadzie na rynku dostępny dekoder MTC21 wstawiony do modelu Vectrona LS Models nie będzie działał poprawnie. Te standardowe ustawienia nie wystarczają, trzeba trochę modyfikacji, ustawień dekodera, żeby to poprawnie działało, i świadomie LS Models sprzedaje sam firmowane przez siebie dekodery do swoich Vectronów. Pamiętam, kiedyś je kupowałem. I nawet nie chodzi o to, że sprzedaje, to nie jest w tym nic złego, można zapłacić nieco więcej i to dostać. Tylko problem jest taki, że tych dekoderów praktycznie nigdy nie ma na rynku. Teraz nie sprawdzałem, czy są obecnie dostępne, ale jak potrzebowałem chyba jakieś 3 lata temu tych dekoderów, to znalazłem je we włoskim sklepie, stąd jeszcze 15 euro dodatkowo za przesyłkę 2 dekoderów, bo tylko 2 były na stanie, musiałem zapłacić. Także od w sumie 2-3 lat, jak prezentowałem Wam unboxingi tych Vectronów, to nie wstawiałem żadnego dekodera, bo nie miało to najmniejszego sensu. Nie działały absolutnie żadne światła w takim Vectronie poprawnie z włożonym ESU czy Zimo MTC21. Teraz Raybox już w zasadzie opanował schemat, jaki powinien być ustawiony dla obsługi tego modelu i myślę, że no w zasadzie nie tylko ja, ale i wszyscy za niedługo po wprowadzeniu odpowiedniego mapowania wyjść będą mogli też z tego skorzystać. To teraz w temacie samych dźwięków, to można je szybciutko odtworzyć. Brzmi to względnie fajnie. Oczywiście gdzieś jest temat głośności, czyli tego głośniczka, no taki jaki jest. Zamontowałem go membraną do komory rezonansowej, także wyciąga się z niego wszystko to, co się da wyciągnąć. No ale gdzieś wiadomo, że potęgi dźwięku jak w jakichś tam fabrycznych głośnikach, w jakichś porządniejszych modelach niekoniecznie tutaj osiągniemy. Stąd coś tam by trzeba było z tym głośnikiem wymyśleć, żeby był może lepszy, ale i tak generalnie źle nie jest. Jeśli chcecie sobie dźwięków posłuchać na postoju, to da radę. Gorzej przy jeździe, one wtedy są zdecydowanie zagłuszone przez sam hurgot toczącego się pociągu. No dobrze, to w zasadzie już chyba wszystko, o czym chciałem powiedzieć. O Vectronie, z którym się trzeba obchodzić jak z jajkiem, bo inaczej są pewne straty. Z wagonami, które niezmiennie przedstawiają bardzo wysoki poziom, do tego fajnie jeżdżą i moim zdaniem są absolutnie wzorem na rynku. Nic lepszego, nikt lepszych modeli wagonów nie produkuje i tu LS Models jest absolutnie top. Top of the top. No i co jeszcze? I na koniec o dekoderze powiedziałem, także to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Życzę Wam miłej niedzieli. Bądźcie zdrowi. Dziękuję. Cześć.